Cześć. Robię fajne rzeczy, więc pamiętaj, żeby zostawić lajka, subskryba, a może wpaść na Twitch TV Ralindel i zobaczyć, jak to się, jak magia dzieje się na żywo. Zaraz zobaczysz, jak dobre rzeczy robię. Zapraszam. Jestem fanką prawa i w ogóle nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że prawo ma za słabe mechanizmy, by zadziałało wtedy i te mechanizmy są za słabe teraz. I pytanie, co z tym zrobimy, żeby nastąpiła poprawa, skoro istotą prawa jest wyrównywanie szans między słabymi a silnymi. Nieprawda. Istotą prawa nie jest utrzymywanie, wyrównywanie szans między słabymi a silnymi. Nigdy nie było i przez długi czas jeszcze nie będzie. Prawo nie wyrównuje szans na żadnym poziomie. Niezależnie od tego, czy mówimy o prawie karnym, czy mówimy o stanowionych ustawach. Możesz zapytać o to osób, rodzin osób z niepełnosprawnościami, możesz zapytać o to samotnych matek, możesz zapytać o to każdej grupy, która jest słaba. Prawo nie służy do tego, ono nie spełnia tej funkcji. Jedyne miejsce, gdzie prawo ma tą funkcję, to na ulotce reklamowej, którą wciska nam się w szkołach, która jest częścią naszej edukacji. Prawo jest stanowione dla silnych, żeby podtrzymywać ich siłę. I jest to esencja neoliberalnego, kapitalistycznego systemu. Prawo jest narzędziem do ochrony silnych przed słabymi i niczym więcej. Wszystkie inne mechanizmy są wypadkowymi tego celu. Czy mam podejście do prawa jak do policji, że, czyli że czyste zło, które należy zburzyć i zbudować od środka? Ja wam powiem tak. Wiecie, co jest doskonałym studium tego, jak działa prawo w tej chwili? Wielka Brytania. Ponieważ rząd Liz Truss wpadł na taki zajebisty pomysł, który niestety jest, znaczy to był, ogólnie to był jeszcze tego, pomysł Bojacka, ale potem to poszło dalej. Wpadł na taki zajebisty pomysł, że w ramach, wiecie, utrzymywania czystości niepokalanej, nietkniętej, wspaniałej, gloryjnej Brytanii, która jest przecież imperium, tylko chwilowo się potknęła. Oni wpadli na zajebisty pomysł, że usuną z brytyjskiego prawa wszystkie zapisy prawne, które są skopiowanymi prawami z Unii Europejskiej. To znaczy, że jeżeli na przestrzeni tych dekad, gdzie Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, związana z Unią Europejską, jakieś prawo zostało przepisane do tego, to teraz należy je wyjebać. I pomysł jest taki, żeby to zrobić w ciągu roku. Wszystkie ustalenia, które zrobiono w oparciu o to, ile tego prawa faktycznie trzeba przeanalizować, wskazują, znaczy tak, ustalenia przez urzędy w oparciu o inicjatywę ustawodawczą mówią o tym, żeby że jest 2000 coś ustaw w ten sposób do wywalenia. To jakby je trzeba zastąpić nowym, lepszym brytyjskim prawem, bardziej wyspiarskim. Według analityków z którejś z organizacji rządowych inicjatorzy tego pomysłu przegapili ponad 1000 ustaw. W momencie, w którym 2000 ustaw jakby miało być tą docelową liczbą, a nie 3, jak jest teraz, ponad 3 zresztą, szacowano, że potrzeba jest 800 urzędników,
z pracujących non-stop przez cały rok tylko i wyłącznie nad tym, żeby dokonać jakby analizy i korekty tych pra- te, te, tego prawa tak, żeby zastąpić je brytyjskim. W momencie, w którym wykazało się, wykazano, że jest 3000, a nie tego, ta liczba oczywiście wystrzyja w kosmos. Mało tego, są jeszcze poboczni urzędnicy, którzy muszą dla poszczególnych ministerstw i jakby departamentów rządu wydzielić swoje prawa, które na przykład chcą zachować, ponieważ one naruszyłyby sposób funkcjonowania prawa brytyjskiego. 800 urzędników pracujących cały rok? W tej chwili tym prawem tą kwestią zajmuje się 80 użytkowników. Urzędników, nie użytkowników. Wiecie, dlaczego to prawo jest... ten pomysł jest taki ważny dla Brytolii? Ponieważ to... Nie, pomijając oczywiście fakt, że usunięcie tego prawa oznaczałoby też de facto... odrzucenie postanowień jakby Brexitu, bo to jest prawo to jest prawo Unii Europejskiej, które zostało zapisane w brytyjskich księgach też, więc to jest taki sprytny sposób, żeby wyjebać Brexit, ale oznacza to też między innymi odrzucenie standardów związanych z żywnością, odrzucenie ochronek pracowniczych i całej masy innych rzeczy, które narzucała Unia Europejska. Chcemy porozmawiać o tym, kto jest beneficjentem wszystkich takich zmian? Bo to po coś jest robione. Nie po to, żeby postanowić sobie trochę prawa. Nie mamy co robić, postanowimy sobie prawo. Nie zgadzam się. Prawo może być stanowione dla słabych i taka może być istota. I sorry, ale nie mamy lepszego narzędzia, by stanowić lepsze prawo. Jeśli postanowimy ten system zaorać, to nie mamy żadnej gwarancji, że stworzymy lepszy, ktoś nie stworzy jeszcze gorszego. W takim razie nic nie róbmy, połóżmy się i umrzyjmy. To jest esencja tego argumentu. Co jeżeli będzie gorsze? Nic. Podłoga, leżymy i czekamy. To prawo jest złe, ale co jak nie będzie lepszego? To jest całość tej dyskusji. Często słyszę, że w idealnym świecie to działałoby świetnie, ale każdemu żyło się super, tylko jak te osoby zamierzają uczynić, na ile skutecznie, nigdy nie wiadomo, to tak jakby postawa tego myślenia wychodziła z błędnych założeń i rozumienia świata. Przede wszystkim jakby prawo stanowione w neoliberalnym systemie nie może być korzystne dla osób, które jakby nie są jego beneficjentami. Bo nie są też przez niego reprezentowane. Przecież o to dokładnie rozbija się cała dyskusja teraz obudziliśmy się znowu z bronieniem Balcerowicza, ale też na temat tego, jak PO ignorowało istnienie tej Polski B, która miała swoje potrzeby, miała swoje problemy, które po prostu nie były adresowane, ponieważ rząd skupiał się na tych, którzy przynoszą więcej korzyści. Nie jesteś w stanie stworzyć lepszego prawa w obecnym systemie, jeżeli nie pozbędziesz się osób, które są źródłem szkody w dzisiejszym systemie prawnym. Przykro mi. A w obecnym systemie się ich nie pozbędziesz. Nie, to nie jest rozmowa o sensie istnienia prawa, ponieważ prawo jako takie ma sens istnienia. Ja nie jestem, kurwa... Skłotującym w koszu na śmieci anarchistą, który mówi żadnych praw! Tylko mówię całkiem, mam nadzieję, wyraźnie, że musimy mieć pewne bardzo dobre zrozumienie tego, kto korzysta na dzisiejszym systemie prawnym.
I że to, że ten system prawny kogoś nie broni, to nie jest bug tego systemu, tylko feature. Oczywiście zawsze można uznać, że żyje nam się dostatecznie dobrze, żeby nie przejmować się tymi, którym się żyje źle. Jest to zawsze opcja. Robić realne rzeczy w obrębie systemu, żeby go powoli zmienić. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale NOZ jest realnym działaniem. To znaczy, jakie są te realne działania? Bo to jest to, co słyszę na przykład non-stop w kwestii małżeństw jednopłciowych. Kropla drąży skałę. Co możemy zrobić dla małżeństw jednopłciowych? Przekonywać ludzi, głosować na osoby, które je poprą. Nie da się przedstawić i nikomu pistoletu do głowy i zmusić do podpisania odpowiedniej ustawy. Trzeba przekonać wystarczająco wiele osób, by wywarły presję na reprezentantów w Sejmie, Senacie i na prezydenta. Tak jak powiedziałem, kropla drąży skałę. Powodzenia za 30 lat wszystkim osobom, które są w związkach jednopłciowych. To jest to miejsce rozmowy, w którym jesteśmy. Jaka jest moja recepta? Protestować. Każdy taki fybryk, każdy taki cyrk spotyka się z protestami. Nie powinien. Spotyka się z protestami. Pytanie, dlaczego tak dużo ludzi nie chce do nich dołączyć? Na tą chwilę jesteśmy na poziomie jakby debaty politycznej w miejscu, w którym nasi politycy wychodzą z założenia, że im że jeżeli ktoś pomarzy pomnik, to trzeba za to przeprosić i zetrzeć. Że jeżeli ktoś powiesi tęczową flagę na pomniku, to to jest szczyt rewolucyjnej, obrazoburczej wojny, którą należy natychmiast zdusić, ponieważ ona nie przystaje do naszych standardów. Tymczasem wszyscy, którzy kurwa działają według tych zajebistych recept Tomasza Lisa i innych jemu podobnych kurwa autorytetów, osiągają gówno. Czarny protest się udał? W jaki sposób się udał? W sensie, chyba że mówisz o pierwszym czarnym proteście. Protesty przeciwko Lex TVN? Wolne media zdechły nie w momencie, w którym wprowadzono Lex TVN i się z nim szarpano, czy zostanie przyjęte, czy nie. Wolne media zdechły w momencie, w którym Orlen zaczął wykupywać lokalną prasę. Wtedy zdechły wolne media. Nikt tego nie odkręcił. Teraz protesty się będą nasilać, bo Zbigniew Hołdys nie współpracuje z Newsweekiem. Ma czas na organizację protestów. Spray. Wlepy. Wszystko, co może uprzykrzyć życie przeciętnemu neoliberałowi, któremu wydaje się, że esencją życia jest 8-16, a potem piwerko i grill w weekend. Nie? Wszystkie rzeczy, które mogą być upierdliwe, te rzeczy warto robić. Kamienie nie są dobre. Ale jeżeli jego ulubione miejsce będzie wyglądało trochę mniej komfortowo, super.
Elej, trochę mylą ci się rzeczy w tym momencie. Bo tobie wydaje się, że mowa o nieuczciwym prawie, mowa o dyskryminacji przez prawo jest rozmową o tym, że ja chcę teraz rozniecić rewolucję. To nie jest mój cel. Moim celem jest to, żeby ludzie rozumieli, że prawo im nie służy. Że bajki o tym, jak to prawo rozwiązuje problemy, są właśnie tym, bajkami. I jakiejkolwiek formy ma nie przybrać przyszły świat, lepszy świat, świat, w którym będą, kurwa, potencjalnie dzieci ludzi, do których staram się mówić, w którym te dzieci będą żyły, on musi brać poprawkę na to, komu prawo służy. I to jest myśl, która się bardzo nie chce zagnieździć. A ja to rozumiem, ale ty mówisz, to tak jak problem tkwi w istocie prawa, z tym się nie zgadza, nie w tym, jaki kto je stanowi. No tak, no generalnie jeżeli wyjebiemy wszystkich, którzy stanowią w tym momencie prawo, to jest szansa, że nowe prawo będzie lepsze. Ale w pozostałych wypadkach to tak, problem leży w istocie prawa. Ponieważ dzisiejsze prawo jest kontynuacją prawa, które stopniowo miało coraz więcej ludzi uwzględniać, ale tych kolejnych ludzi, których uwzględniało na doczepkę. Jakby na tym polega esencja tego, że w miarę jak nadawano prawa mniejszościom, te mniejszości dalej pozostawały, dalej były marginalizowane przez prawo. Ponieważ de facto nadawane mniejszościom prawa są, kurwa, rzeczą dopisywaną na dole kartki. Tu nam jeszcze, kurwa, troszeczkę marginesu zostało. I wiara w to, że ten system da się zmienić, to jest bardzo socjaldemokratyczne przekonanie, które już nie ma prawa zadziałać. Jest za późno. Katastrofa klimatyczna jest tego świetnym przykładem. Ponieważ katastrofa klimatyczna pokazuje nam jedno. Wszystkie rozwiązania wewnątrz prawa, które w tym momencie podejmują demokratyczne kraje, są kpiną z ratowania życia obywateli. Handel emisjami? Proszę bardzo, macie Teslę. Macie najdroższego producenta samochodów świata, który zarabia nie na samochodach, tylko właśnie na handlu emisjami. To jest przykład tego, jak wygląda stanowione w tym systemie przez tych prawodawców prawo. To nie jest coś, co da się zmienić zmieniając prawodawców, dlatego, że jak tylko zaczniesz ingerować w te rzeczy, które faktycznie reagują na zagrożenia, jakie najsilniejsi w tym momencie stanowią, to zaraz podniesie się ryk, że to jest totalitaryzm. Dlatego zresztą wielu ludzi, zgrzytając zębami, mówi o tym, że na pewne rzeczy Chiny mają lepsze odpowiedzi niż Europa czy Ameryka. Ponieważ tak długo, jak prawodawcy muszą oglądać się na każdego silnego w swoim kraju i muszą przed nim klękać,
Tak długo nie da się rozwiązać problemów, które ten silny powoduje. I to jest najbardziej przerażająca część tego systemu, bo kurwa mać, nikt nie chce totalitarnego systemu. Ale nie ma takiej rewolucji, która sprawi, że tej katastrofie zaradzimy, bo jeśli zapanuje jeszcze większy chaos, to oddamy pole tym, którzy są najsilniejsi. Nie zlikwidujemy ani ich wpływów. Tak, sytuacja jest patowa, nie mamy czasu ani na ewolucyjne zmiany, ale nie mamy czasu na rozwiązania, które mogą wywrócić stolik, bo nie zdążymy go postawić. Dlatego jest mi bardzo trudno oceniać rewolucjonistów. Dlatego jakby jestem w innym miejscu światopoglądowo, patrząc na Castro na przykład w kontekście tego, w jakim kraju on musiał operować, a nie tylko w kontekście tego, co dzisiaj powtarza mi się o Kubie, nie? Bo to są dwie drastycznie różne wizje. To, jak przedstawiana jest Kuba jako po prostu totalitarne piekło na ziemi rządzone przez familię szatanów, to się nie pokrywa z tym, jak wyglądała Kuba, na której rewolucjoniści przeprowadzili zmiany. Niektórzy rewolucjoniści są potworami. Niektórzy robią potworne rzeczy, starając się mniej lub bardziej skutecznie robić dobre rzeczy. Starając się zachować skrawki bycia dobrym. Wolałbym, żeby po mojej stronie w jakiejkolwiek rewolucji, która może nastąpić, było dostatecznie dużo ludzi, żeby nie rządziły mną potwory. Czy wierzę, że w Polsce kiedyś się skończy neoliberalizm? Tak, jak ludziom będzie dostatecznie źle. Jesteśmy od tego bardzo daleko. Tylko niestety wierzę też, że jak ludziom będzie już dostatecznie źle, to oni już o nic nie będą prosić. Dwie nieskończoności u Caroline da Krowa. Jedne nieskończoności. Flavius, Elej, WZK i Janek. Dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Cokumiak, Renafek, Krzysztof Karliński. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyk, Intea, Katabajan 32, Horse Gone Wild, Chrysku, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smokey Dora. Dawczynie kawy, Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Jezu Robin, Barnaba, Jaszu 2, Heinrich, Samrion, Adam Klusek, Małgorzata Sajnok, Maciej oraz XLS. I dawcy herbaty. Arkadiusz Gumiński, Grub Mefisto, Pączek The Boss, Lakardar, Paweł Pawlik, Antybristler, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika, Kaczka, Daniel The Effilist, Sylwester, Uba, Adrian Gami, Daru, Kubus i Maciej Dziliński. Tak właśnie, to są te osoby. Dołącz do nich. Patronite.pl, Ralindel. A także miłego dnia, bądźcie się dobry i dobra i wspierajmy się najmocniej jak możemy, bo wszyscy zasługujemy na dobre słowo. Kawaii! Dobranoc.